Dzisiaj, 8 maja, obchodzimy Narodowy Dzień Zwycięstwa. Jest to święto państwowe upamiętniające zakończenie II wojny światowej. Dlatego też w wielu miastach Polski odbywały się uroczystości, aby oddać cześć wszystkim poległym. Dzisiaj dla nas Polaków jest to dzień skłaniający nas do refleksji i zadumy. Obchodzony w rocznicę podpisania aktu bezwarunkowej kapitulacji III Rzeszy w 1945 roku. Był to dzień euforii dla milionów ludzi w kilkudziesięciu krajach. Po blisko 6 latach zakończyła się II wojna światowa. Podpisanie aktu kapitulacji Niemiec oznaczało zakończenie II wojny światowej. Jednak tylko w Europie. Walki bowiem trwały jeszcze do września 1945 roku na Bliskim Wschodzie. Działania wojenne prowadzono na terytorium 40 krajów. Do wojska powołano około 110 milionów ludzi. Według różnych szacunków straty w ludziach wynosiły od 40 do 60 milionów poległych, zamordowanych i zmarłych. Polska straciła ponad 6 milionów obywateli, w tym blisko 700 tysięcy wskutek bezpośrednich działań wojennych. Polskie siły zbrojne uczestniczyły w większości kampanii wojennych i bitew II wojny światowej. Po przemówieniach przedstawiciele władz, wojskowi oraz kombatanci złożyli wieńce na cmentarzu wojskowym przed pomnikiem poległych bohaterów Armii Polskiej i Radzieckiej.